Na co liczy Kościół? Nie jestem jakimś zapalonym antyklerykałem. Uważam, że dużo większym problemem od istnienia Kościoła, tudzież Kościołów, jest sam fakt, że ludzie potrzebują wiary, w której często, znaczy może nie często, ale dość zbyt często stają się dogmatyczni i wymagają od innych akceptacji tejże wiary, co prowadzi do przemocy czasami, a na pewno do nietolerancji. Ale no mimo wszystko czasem kler tego czy innego Kościoła też bardzo dużo niedobrego robi, nawet teraz w 2016 roku, w XXI wieku, który nie tak dawno się zaczął, zresztą między innymi atakiem na World Trade Center, który nie tyle był dziełem kleru, co raczej wiernych islamu. No w każdym bądź razie, do czego zmierza Kościół? Czego chce Kościół? Co on chce osiągnąć przez współpracę z PiS-em, na przykład teraz? No faktem jest, że może liczyć na więcej pieniędzy i na więcej wpływów, ale jakie przemiany chce, żeby się dokonały w Polsce? No naciska na całkowity zakaz aborcji, cały Kościół, bo oczywiście papież Franciszek, niesłusznie uchodzący za światłego, też jak najbardziej na to naciska, więc można powiedzieć, że to nadal jest jeden z głównych postulatów katolicyzmu i części chrześcijaństwa protestanckiego, całkowity zakaz aborcji. Kościół naciska też na to, żeby nie pracować w niedzielę. Prawdopodobnie będzie naciskał, żeby do tej, a nie czy też innej konstytucji polskiej, czy też europejskiej wpisać Boga, chrześcijaństwo, a najlepiej katolicyzm, chociaż pewnie zbyt wielu jest protestantów w Unii Europejskiej, żeby sam katolicyzm zdało się wpisać, no ale w Polsce kto wie. No ale zastanówmy się, na co liczy Kościół, bo przecież dzisiaj mentalność ludzi jest na szczęście inna niż w XVII wieku. Większość z nas ma jednak dostęp do wiedzy, która jest dostępna chociażby w internecie. No i wie, że pewne rzeczy, które Kościół postuluje, są co najmniej wątpliwe. Każdy może sobie przeczytać Biblię. Dawniej Kościół zabraniał czytania Biblii, bo wiedział, że nawet ona miesza w dogmatach chrześcijańskich czy też katolickich, chociażby dlatego, że jest niespójna, jest sprzeczna. Ciężko zresztą powiązać tak naprawdę Stary Testament z Nowym Testamentem, co jest jednak ważne dla chrześcijan, bo Stary Testament rzekomo zapowiada Nowy Testament, zapowiada Jezusa. A tak naprawdę prawdopodobnie Nowy Testament został pisany w ten sposób, że dorabiano do niego dopasowania płynące ze Starego Testamentu, nawet jeśli Jezus nie był postacią czysto literacką, ale rzeczywiście istniejącą jako człowiek, oczywiście nie jako Bóg i cudotwórca. No dobrze, no ale na co liczy Kościół przy tych wszystkich przemianach mentalności, świadomości, jakie jednak mamy? Oczywiście jest trochę ludzi, którzy utożsamiają się bardzo mocno z Kościołem, niekoniecznie wierzących, w Polsce i w Europie. Są w Europie również dosyć katolickie państwa, ale wydaje mi się, że to utożsamianie się tych ludzi z katolicyzmem nie jest bardzo głębokie. To znaczy jest to pewien element tożsamości, nie wiem, jak noszenie jakiegoś talizmanu czy koszulki z jakimś wydrukiem, ale nie sądzę, żeby ludzie, którzy nawet dzisiaj bardzo gorąco popierają Kościół, chcieli rzeczywiście wrócić do realiów polityczno, nie wiem, społeczno-mentalnych XVII wieku. To znaczy, że rzeczywiście chcieliby być na przykład karani za seks przedślubny. Albo chcieliby rzeczywiście zrezygnować z antykoncepcji. Albo chcieliby rzeczywiście, bo moim zdaniem to się robi bez zastanowienia, zrezygnować z aborcji nawet przy tak restrykcyjnej ustawie stosowanej jak dzisiaj. Nie wyobrażam sobie, żeby nawet większość miłośników piłki nożnej, którzy chodzą z szalikami i rozwalają czasem przystanki, rzeczywiście chciała żyć w sposób katolicki. Czy więc Kościół naprawdę jest na tej drodze, naprawdę chce, żeby było tak jak w XVII wieku, żeby znów nastała kontrreformacja, albo raczej kontrnowoczesność, bo wydaje mi się, że protestanci już to nie są głównym adwersarzem Kościoła. No właśnie ciężko to stwierdzić. No i jak to miałoby wyglądać? Jak Kościół mógłby na tej drodze nie przegrać? Tego nie wiem. Wydaje mi się, chociaż nie jestem tutaj specjalistą, ani nie jestem stroną jakby zainteresowaną czymś takim, ale wydaje mi się, że Kościół, jeśli chce przetrwać, powinien się liberalizować, powinien właśnie akceptować jak najwięcej rzeczy, które są związane z nowoczesnością, z tym, jak chcą dzisiaj żyć młodzi ludzie i w ogóle ludzie, związani przynajmniej z cywilizacją zachodnią. I to jest główna szansa na przetrwanie katolicyzmu jako religii, jako odłamu religii, czy też religii, jak wolicie, a nie radosne wykorzystywanie sytuacji, w których można się cofnąć w czasie do tyłu, w których można wywalczyć postulaty, które tak naprawdę dla ludzi, nawet którzy je dzisiaj popierają,
są czystą abstrakcją i ci ludzie się przeciwko tym postulatom zbuntują. Dzisiejsi jakby miłośnicy pro-choice w większości nie zdają sobie sprawy, co to po prostu, znaczy pro-life, nie zdają sobie po prostu sprawy z tego, co to może znaczyć, tak? Jakie ograniczenia to wprowadza w życie ich córek, w życie ich żon, w życie ich matek, w zależności ile kto ma lat i jaką kto ma rodzinę. Ci, którzy chcą wszystkiego po kościelnemu, że tak powiem, nie zdają sobie sprawy z tego, jak często sami łamią dogmaty katolickie i że to łamanie dogmatów katolickich przeważnie nie wiąże się automatycznie z czynami złymi moralnie czy etycznie. Po prostu dogmaty katolickie nie są spójne jakby ze współczesną etyką, gonią za nią, ale często przegrywają w tym wyścigu. Natomiast polski Kościół chce, żeby jakby etyka kościelna zatrzymała się i nie goniła dalej etyki liberalnej, świeckiej, pluralistycznej, nie wiem, wielowyznaniowej, która przede wszystkim widzi człowieka, a nie wyznawcę. Oczywiście muszę dodać na koniec, że to, co robi Merkel w Europie i poparcie dla przyjmowania muzułmanów w nieograniczonych ilościach, nawet bez upewnienia się, że tak naprawdę są uchodźcami, poparcie deklarowane przez środowiska liberalne, lewicowe i świeckie, oczywiście podważa to, że rzeczywiście szukamy etyki lepszej i bardziej odpowiedzialnej i bardziej rozsądnej od tej etyki, którą nam proponowało dawniej chrześcijaństwo i od której odeszły przynajmniej państwa zachodniej Europy, oczywiście w dużej mierze, nie całkowicie. To rzeczywiście to podważa, no ale mam nadzieję, że ten trend jest przejściowy i nie nastąpi po nim trend odwrotny, to znaczy, że w Europie zatriumfuje jakiś koszmarny nacjonalizm i po prostu przemoc na tle etnicznym, rasowym, tudzież krytyka religii wyrażana nie poprzez stosowne prawo, które grupy niebezpieczne religijne po prostu by trzymała z daleka od naszych granic to prawo, ani nie przez dobrych polityków, którzy będą te grupy szczególnie kontrolować, tylko przez lincze na ulicy, co na razie się coraz bardziej dzieje, a powinno dziać się inaczej. Powinno to być po prostu w gestii państwa i prawa, a nie w gestii obaw, lęków, czasem słusznych, normalnych mieszkańców państw europejskich. No nic, mam nadzieję, że zły trend, który może mówić o pewnym potykaniu się etyki świeckiej, etyki liberalnej, ustanie. I w tym momencie tym bardziej zasadne będzie pytanie, czego chce Kościół, dokąd on zmierza, co on u nas chce osiągnąć. Ja myślę, że nawet wielu księży nie wierzy w to, co oni chcą wprowadzić dzięki przyjaźni politycznej z PiS-em. No i jak w końcu zachowa się PiS? Czy oni rzeczywiście chcą stać się takim pionkiem w rozgrywkach Kościoła, w ich dążeniach, w ich oczekiwaniach? Też tu wątpię, chociaż akurat parę nieprzyjemnych ustaw mogą wprowadzić, ale wydaje mi się, że później raczej Kościół im będzie zagrażał, chcąc za dużo, a nie będzie ich przyjacielem.